Dziś będziemy rozmawiać o pasożytach. Pasożytem, pasożytem. Zobacz, zordon zdecyduje się wychować nie swojego pasożyta. Nie o takich pasożytach. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. To kto tutaj jest żywicielem, a kto tym pasożytem? Z tej historii zrobił się prawdziwy tasiemiec. Zaczęło się od Patryka Jakiego, który 15 marca miał spotkanie z no takie otwarte spotkanie z wyborcami w Pabianicach i tam przez godzinę opowiadał o tym tu wszystko Platforma oszukała. Dla każdego człowieka, który ma poczucie godności, powinno uderzać to w jego godność. Jak bezczelnie było kłamywane. Mówiono mu, że łamali konstytucję, praworządność i tak dalej, a nic takiego się nie działo i zasłona medialna, proszę Państwa. I tak samo za chwilę będzie, proszę Państwa, w sprawie w ogóle indywidualnie wolności każdego z Państwa. Teraz dopiero Polska będzie upadać, tracić suwerenność i tak dalej, i tak dalej. Czyli standard. E, czyli standard, tak, ale taki standard, no właśnie. Wyborczy. Standard wyborczy, to co powiedziałby każdy inny członek e, Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, czy Suwerennej Polski, czy Odnowy, czy już nie będę wymieniać wszystkich odnóg e, Zjednoczonej Prawicy. E, ale m, pod koniec tego spotkania, ponieważ było to spotkanie otwarte, doszły pytania z sali, i te pytania były. No, że tak powiem, na grubo wjechały no, te. Pytania zawsze są niebezpieczne te tak, sali. Ale te pytania, już nie będziemy ich wszystkich pokazywać, ale one były pełne jakichś takich hmm, pretensji wobec Prawa i Sprawiedliwości, że podczas tych ośmiu lat no, pewnych rzeczy nie dokręcili. I za mało, za lekko, za delikatnie, bo pytano o to: chciałam zapytać, czy jak dojdziecie do władzy, to w końcu będzie jakoś ukrócona ten TVN i inne takie media? żeby po prostu w Polsce był in, inny przekaz był dla nas wszystkich Polaków. Dlaczego nie zadbali o to, żeby młodzi na nich głosowali, a młodzi są za tą ideologią i za tym owsiakiem i dlatego przegrane wybory? Albo... Czy coś już jest robione w tej chwili, w tym kontekście, żeby nie było tak, jak było przez te 8 lat. Czyli głaskamy... Demokracja tak, plują na policjantów kopią. No mnóstwo właśnie takich pytań, ale idących bardzo w tę stronę. Aha, jeszcze tam pamiętam, był, był niezły wątek. E, czy następnym razem, jak, jak prawica dojdzie do władzy, to zrobią coś z tymi wszystkimi agentami, co po polsku mówią, ale rodzice ich nie są Polakami i oni w sejmie siedzą. No, Mariusz Kamiński e, miał e, coś z tym <laughs> zrobić i jakoś. E, Następny, następnym razem następnym może razem, będzie lepiej. No i Patryk jaki. E, Odniósł się do tych wszystkich pytań w, w kilku momentach opowiadał między innymi w temacie tej właśnie młodych edukacji, co tylko owsiaka mają w głowie, że za mało zrobiliśmy, za mało zrobiliśmy w edukacji, w kulturze. Pozwoliliśmy na to, żeby media typu TVN edukowały młodzież. i Po prostu tu, tu został popełnione po prostu a, a uczelnie, i uczelnie wyższe. To zostało, no niestety to Gowin za to odpowiadał. Tutaj Przemysław Czarnek Kolega Przemek. było parę miłych słów dla niego. Robił wszystko, żeby to nadrobić. Próbował to wszystko odkręcać, no ale e, przyszedł Andrzej Duda, zawetował mu. Ale z kolei prezydent wetował ustawę, no, no, no bo, bo też chciał się popisać po tamtej stronie. Raz, drugi, e, i wszystko pogrzebał. E, Andrzej Duda jeszcze raz się pojawiał w tych odpowiedziach. E, jako zły charakter, jako zły charakter, tak, no ta osoba, która po prostu stanęła na drodze. Nowej, lepszej Polsce. O Andrzeju Dudzie jego przewinę. Tak jak powiedziałam, właśnie to była weto to, to Lex Czarnek, no ale też weto Lex TVN, e, jaki powiedział o nim, jak tutaj przyjdzie, to go spytajcie, co on się zastrachał i to zawetował. Później jeszcze był właśnie wątek, że z sądownictwem tak samo, po prostu wsadził imki w szprychy, że wszystko świetnie szło, a w 2017 zawetował dwie ustawy, no i to przez to potem się potoczyło wiadomo jak. I kolejną zaatakowaną osobą przez jakiego był Mateusz Morawiecki oczywiście. I tutaj jakby zarzut był bardzo zwięźle wyjaśniony. I sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i, i, i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. No bo proszę Państwa, no ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. No proszę Państwa, to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. No kto te dziadostwa w tej Unii podpisywał? Czyli po prostu za te dziadostwa unijne? Czekaj, czekaj. Dlaczego oczywiście, Mateusz Morawiecki? No, oczywiście, ponieważ ten, ta kłótnia z Mateuszem Morawieckim, taka, no tam różne słowa padały. Przecież Mateusz Morawiecki się kłócił ze Zbigniewem Ziobrą latami. Tam jeden był miękkiszonem, drugi był krową, co daje mało mleka. Ta historia po prostu trwa i trwa i trwa. Mhm. ta Siemiec. A Patryk, jaki należy do suwerennej Polski, której szefem jest Zbigniew Ziobro, ale w tej chwili, kiedy Zbigniew Ziobro leży w szpitalu, to Patryk, jaki go zastępuje. zastępuje. Tak. I jeszcze co do Mateusza Morawieckiego, tam nie tylko właśnie padł taki zarzut, że te dziadostwa podpisywał wszystkie, to jeszcze mm, wprost powiedział Patryk Jaki. Ja to mówię wprost i powiem Państwu jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny raz Chorawiecki premierem, to ja Państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. No żadnej nie daję gwarancji miotła tutaj powinna przyjść i wymieść tę osobę, że to jest on jest winny upadku, on jest winny przegrania tych wyborów. I oddając sprawiedliwość Patrykowi Jakiemu, bo jak wybuchła już z tego awantura w social mediach, to on się denerwował, że właśnie a, wycięto fragment, tylko no rzeczywiście, to były jakieś tam dwie minuty, może dwie i pół minuty z, z rantu na Tuska i po prostu cały rząd aktualny, który trwał dwie godziny, czy nie wiem, półtorej godziny. Czyli e... zrobił to, co powinien zrobić. Zrobił, tak, o swoje, swoje zrobił, a później po prostu się przyczepili, e, ponieważ w weekend e, zaczęło to krążyć e, po internecie. E, jeszcze właśnie z takim podpisem, że Patryk Jaki atakuje Dudę, atakuje Morawieckiego, wielki atak. E, no i właśnie, i wtedy zaczęły się odzywać wszystkie osoby z tego stronnictwa Mateusza Morawieckiego. Sam były premier e, wytworzył. Fornie milczał, <noise> podobnie jak prezydent, ale. No, to inni powinni podnieść te szable i, i w jego obronie to. Dokładnie, I tak wysłał się właśnie stało. wysłał swoją gwardię. No. I to tutaj... sama stanęła i się wysłała. Tak, po poczuła się w obowiązku. No i tutaj padały słowa naprawdę mocne. Mocne, ale potrzebne z ich perspektywy. Jednym z takich najmocniejszych wystąpień był tweet. Tweet był mocnym wystąpieniem, ale tak było, było. tak. To były, to były tweety Pawła Jabłońskiego, który pamiętacie w tym rządzie jeszcze Zjednoczonej Prawicy, był sekretarzem w MSZ. Więc on też był. Odpowiedzialny za te wszystkie dziadostwa, tak zwane. I Paweł Jabłoński bardzo mocno otagował jakiego i nazwał go, że przychodzi cały na biało chłopczyk w krótkich spodenkach z Solidarnej, obecnie suwerennej Polski czyli frakcji krzykaczy, radykałów, przez którą PiS stracił umiarkowanych wyborców. Było dużo innych różnych zarzutów, że proszę bardzo, on się uważa, że jest mądrzejszy od premiera, prezydenta, prezesa, na nic nie ma wpływu, wszystko krytykuje, reformy sądownictwa zepsuł, ale co pokrzyczał, to jego, gra tylko i wyłącznie na siebie. I takich głosów tam było naprawdę, naprawdę dużo. Odze odezwał się też i Waldemar Buda, że to jest chęć ponownego wyboru do Europarlamentu kosztem całego obozu. E, Michał Dworczyk, że to jest destabilizacja Zjednoczonej Prawicy przed wyborami. E, Szymon szynkowski Michał Wersenk. Dworczyk, który o tym... Te pasożytnictwa. od pasożytnictwa, tak? to zaraz do tego dojdziemy jeszcze. Tam naprawdę się pojawiło mnóstwo, mnóstwo takich wypowiedzi. Z kolei im odpowiadali suf polowcy, jeżeli tak można w skrócie nazwać, tak? To politycy suwerennej Polski. Kiedyś e, byli sol polowcy, Teraz suf polowcy. Czyli oczywiście Sebastian Kaleta, Dariusz Matecki. o i ta dyskusja ma kilka wymiarów. Dwa słowa może na temat tego wymiaru takiego merytorycznego. Bo kiedy Patryk jaki powiedział w tym, w tym wykładzie, mini wykładzie o maksi sprawach, że to dziadostwa wszystkie. No więc oni w tej dyskusji później zaczęli sobie wypisywać, że to było że, że nie zawetowali tego budżetu w tym 2020 roku, że jest to Fit for 55, całe mnóstwo takich rzeczy, że się zgodzili potem na to KPO i te kamienie milowe i przez to, że w, robili tam krok do tyłu, czy tam dwa kroki do tyłu w sprawach. Sądowych, a propos właśnie tych kamieni milowych, i tak dalej, i tak dalej. kazała, oni ciągle tak, tu się oni... godzili, czyli cofali się, cofali, oddawali suwerenność. I tutaj na te argumenty odpowiedź tej frakcji Mateusza Morawieckiego, czyli tych wszystkich osób związanych z KPRM-em, z MSZ i tak dalej, jest taka, że. No słuchajcie, ale wam się wydaje, tak, tak jak to, co powiedział Paweł Jabłoński, że e, wam się wydaje, że to jest tak łatwo cokolwiek załatwić. No po prostu w Unii Europejskiej wiele tych decyzji jest podejmowanych e, większością kwalifikowaną, czyli nie mamy tego prawa weta. Tam, gdzie nawet jest to prawo weta, to i tak trzeba skończyć w którymś momencie te negocjacje. No i czasem nie ma tutaj ruchu. No i pytanie, czy to jesteś, który kogo ty popierasz? Tak? Kto ma rację w tym sporze? No może to będzie jakieś takie wyznanie obrazoburcze Tim Mateusz. <grymne> Nigdzie nie ruszam bez Mateusza. <grymne> Otóż. No tak, jakby mo można się pośmiać, ale. No, wielokrotnie pisaliśmy już przy tej okazji, bo tak jak powiedziałyśmy, ten spór trwa od, od paru lat. No, łatwo jest powiedzieć, nie, ja bym się na nic nie zgodził, ale sam fakt, że na przykład Patryk Jaki podczas tego wykładu też kładzie jako przykład Orbana, że to jest twardy polityk, on tam zrobił u siebie porządek i z kastą, i z mediami, że trzeba było być jak Orban, no ale przepraszam, no, nawet w tym, na tym szczycie, do którego oni wracają w 2020 roku, kiedy tam i te, te wszystkie mechanizmy pieniądze za praworządność były, były e, przyklepywane, no Orban tak samo wycofywał to weto, no bo e, nie można wetować w nieskończoność, tak? I perspektywa jest taka, że co, że, że Polska będzie stawała okoniem, zablokuje cały budżet, więc następny rok będzie z jakiegoś tam prowizorium budżetowego, będą wstrzymane wszystkie dopłaty, no to jest jakiś taki taka wizja polityki absolutnie nierealna i oni teraz do tego wracają, że nie, trzeba było zrobić inaczej, albo na przykład te sprawy dotyczące sądownictwa. No, widać, że tutaj ten konflikt trwał, tak? Mateusz Morawiecki był jedną tą, jednak tą frakcją, która mówiła o tym, że nie chce umierać za praworządność, on woli się wycofać tak naprawdę z tych wszystkich sędziowskich awantur, żeby wziąć te pieniądze, odblokować to KPO, no a to, to jednak zbignie w ziobro, cała suwerenna Polska stawała tutaj okoniem, nie chcieli przegłosowywać tych ustaw. Jak one przechodziły to też miały często powybijane zęby. Nawet jak likwidowano Izbę Dyscyplinarną, to potem i tak nominaci, ziobry zakładali nowe dyscyplinarki sędziom właśnie za stosowanie prawa europejskiego. Więc no de facto oni cały czas wkładali kij w szprychy. I to jest troszeczkę jednak no, zderzenie tych dwóch wizji, bo kiedy politycy suwerennej Polski mówią o tym, że my byśmy to lepiej tam w Unii załatwili, no... To to jest trochę takie też mydlenie ludziom oczu, no bo ich takim ostatecznym golem jest to, żeby jednak wyprowadzić Polskę z Unii i oni to czasem mówią, czasem to sugerują, czasem mówią to wprost. Na przykład w tym wykładzie w Pabianicach Patryk Jaki w którymś momencie powiedział, że teraz w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego prawica to taka suwerenna prawica, że poprawi swój wynik, gdzie w, i, i będzie szansa na to, żeby w kolejnych wyborach już przewrócić całą tą Unię Europejską. No jakby dosyć, dosyć wprost powiedziane, że to jest z ich perspektywy już tak zły twór, że w ogóle trzeba się z tego wypisać. Cała ta właśnie, to zmienienie się z Solidarnej Polski w Suwerenną Polskę, nie wiem czy pamiętacie tę konwencję, kiedy oni właśnie opowiadali o tej przemianie, to było rok temu mniej więcej tak w maju, to wszystko wyglądało jak konwencja no po prostu brexitowców. Oni kopiowali absolutnie całą narrację, nawet opowiadali te same e, takie euromity o tych marchewkach, ślimakach, o tym wszystkim po prostu, co ta zła, potworna Unia nam robi i jak jest okropna i trzeba się wszystkimi możliwymi metodami sprzeciwiać, nie stawiając tej kropki nad i. To ja się może jeszcze wytłumaczę z tego Tim Morawiecki, bo e, na początku Mateusz Morawiecki mówił o tym, że KPO to to jest nowy plan marszala dla Europy, dla Polski. Wielkie pieniądze, które trzeba brać, które się nam należą, tak jak się kiedyś należały podwyżki w rządzie. E, Beat, Szydło i tak, trzeba wszystko zrobić, żeby je do Polski e, sprowadzić, no ale potem to on został sprowadzony do podłogi przez Ziobrystów i zaczął się z tego wszystkiego wycofywać i, e, i też zaczął opowiadać, że to są jakieś drobniaki, nieważne i właściwie tak naprawdę dał sobie narzucić e, później tę retorykę że no ale ten Morawiecki, który jeszcze walczył o KPO na samym początku, tak, to to tam mogłaby mu być mm -hmm. Dać jakiś głosi. I tak. I to, I to jest jakby jedna warstwa tego sporu, który tam rozgorzał i, i, i które widzieliśmy jako taką medialną przerzucankę. Druga warstwa to jest też to wzywanie do rozliczeń, ale takie, takie dosłowne, bo gdzieś w tych dyskusjach są tam wysuwane różne argumenty, przez kogo właściwie przegraliśmy. No i tak jak stanowisko Patryka Jakiego jest dosyć jasne, on mówi wprost, no było za mało radykalizmu, trzeba było po prostu ten TVN docisnąć, e, zabrać ten TVN. On jeszcze opowiada, że były szanse też, żeby portale, żeby portale horyzontalne zabrać, e, więc to była taka wizja, no właśnie absolutnie orbanowska, że trzeba było iść na ostro i tam stłamsić całą opozycję, najlepiej pewnie jeszcze do więzień powpychać polityków różnych, e, a druga wizja, którą właśnie ta frakcja Morawieckiego prezentuje jest taka, że no, słuchajcie, za dużo tego radykalizmu. I świetny jest właśnie w tej dyskusji jeden z tweetów Pawła Jabłońskiego, gdzie on opowiada o tym, że te punkty procentowe 7 punktów, które od 2019 do tych wyborów z tego października poprzedniego straciło Prawo i Sprawiedliwość, to nie przez radykalizm, tylko przez za mały radykalizm, tylko przez za duży radykalizm. No i mu

Popatrzcie na wyniki konfederacji. 7%, tak jak mieli, tak mają. A się ludzie spodziewali, że będzie nie wiadomo ile tych procent kilkanaście. Za to ten obóz PSL-Hołownia on nazwał obóz, który kłamliwie, ale umiejętnie przedstawiał się jako umiarkowane centrum wzrósł skokowo do 14%. I Jabłoński napisał, że to tam trafiła istotna część wyborców Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku. I to jest to stanowisko. Tak, Przegraliśmy właśnie przez takie bycie krzykaczami w za krótkich spodenkach. Mhm. I W sumie te wnioski są dosyć zbieżne z wnioskami bliskich prawo i sprawiedliwości socjologów, których na początku stycznia zaprosił do siebie Marek Kuchciński, czyli były marszałek Sejmu Loty Kuchcińskiego. Taka afera, dawna się pamiętacie. Tak, może jeszcze ją <laughs> pamiętacie. Zaprosił do siebie kilkadziesiąt właściwie osób, w których byli m.in. Mirosława Grabowska, Henryk Domański, Tomasz Żukowski, to są tacy socjologowie związani z Pisem, ale był tam też Jacek Karnowski, był Andrzej Zybertowicz, Krzysztof Szczerski. No i oni debatowali, dyskutowali nad tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegra przegrało wybory. Później zostały przygotowane, jakoś zebrane w jeden tekst wnioski z tego spotkania. Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej opisała to, co w, co w tym dokumencie było. No i poza takimi stwierdzeniami ważnymi dla samej partii, że aparat PiSu był bierny w terenie i to brało się między innymi tam ze złego podziału strukturalnego. Może pamiętacie, był taki moment, kiedy PiS podzielił się w jakiś dziwny bardzo sposób na okręgi. Albo że pisnie słucha dołów partyjnych, no to między innymi pojawiło się to, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało jednego spójnego przekazu w sprawie Unii Europejskiej i że było bardzo wyraźnie widać różne frakcje zwalczające się i to powodowało taki chaos, i, e, i właściwie elektorat nie wiedział, co oni tak dokładnie mają do powiedzenia. Nie zostawać jego. Ta, 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 ta. No na to można by w sumie odpowiedzieć taką kontrolą, że no okej, okay, ale być może w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości są różne. Grupy. Są e, euroentuzjaści, którzy generalnie dominują w ogóle w polskim społeczeństwie, ale może są też jacyś eurosceptycy, no ale chyba nie aż tacy jednak, e, jak Patryk Jaki. E, no więc e, to, to miała być jedna z przyczyn przegranej. E, Druga to właśnie taka skrajna radykalizacja, i która m, miałaby polegać po pierwsze na e, takich bardzo, bardzo mocnych atakach na Donalda Tuska. To się zresztą pojawiało też w raporcie Jacka Kurskiego przygotowanym dla Jarosława Kaczyńskiego. Że został e, zerwany gwint w narracji o Tusku. Tak, A tak, to tak, było tak, tak, to było określone. E, no, że z Tuska zrobiono to, co, e, to, co no, my widzieliśmy, widziałyśmy, wy pewnie też widzieliście diabeł, agent, Niemiec, nie wiadomo co, zło wszelkie tej ziemi. E, no, a wy okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dopiero potrzebowało e, jakichś mądrych głów, żeby im to ktoś mhm. powiedział, że jednak przeginka, no, jak się... E ale ciekawe, ciekawe w tym, że tak ci wejdę słowo, ciekawe w tym mhm. raporcie e, Jacka Kurskiego, on głównie dotyczy TVP i tego, jak przejmowano TVP i że trzeba było jego, Jacka Kurskiego, w, w usterów, żeby po prostu wygrane były te wybory. Tak, Ale TVP było, była świetna, a potem jak już on tak, był prezesem, to, to się wszystko posypało. E, mhm. Ale tam, tam przy tym fragmencie o tym, że zerwano gwint w tej narracji o Tusku, to nawet nie chodziło o to, że ludzi zraziło to, że, że to było zbyt agresywne, tylko że to jeszcze raz uwiarygodniło po prostu tego polityka, jakoś go tam wypromowało i że też po prostu skupili się nie tam, gdzie trzeba było się skupić, bo on też zauważył, że tak naprawdę przez Szymona Hołownię zostały przegrane te wybory w sensie przez niego e, zostały wygrane dla opozycji ówczesnej wybory, uh -huh. ale PiS przegrał przez niego przez to, że tutaj urosło to centrum e, i, i oni stracili mandaty w ten sposób e, i tam była raczej taka myśl, że to trzeba było tego Hołownie glanować, a co byście się nimi nie zajęli, tylko o tym Tusku uh -huh. i że to, to był ten błąd e, strategiczny Prawa i Sprawiedliwości. Uh -huh. to, to ja mam tu dwie uwagi do Tuska i do Hołowni, bo E, to się pojawia rzeczywiście w tych różnych e, powyborczych analizach w Prawie i Sprawiedliwości, e, że za bardzo się skupili na Tusku. No, co naprawdę było widać. E, no, po prostu było, było to widać. E, ale tam argument jest też taki, że zrobili z Tuska postać kompletnie teflonową, że już po mhm. prostu. Tak mocno go atakowali, że cokolwiek by na jego temat powiedzieli, to już to ludzi kompletnie nie ruszało. Tak, tak. To już to po prostu przelatywało i yy, no tak, no i już co, po prostu nie można co było. Się, więcej co też jest w całej tej dyskusji jakoś tam zabawne, no bo tak jak zarysowałyśmy, że ta frakcja Morawieckiego wy, wytyka, że ten radykalizm, za dużo radykalizmu, no ale przepraszam, kto atakował tego Tuska? Jeżeli nie ma Morawiecki, który w debacie powiedział chyba kilkadziesiąt razy o tym Tusku, tak. tam Monetem, udawał jakiś dzban, już nie pamiętam nawet, no po prostu wszystko było o tym Tusk, 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 przyjaciel Putina. A do tego jeszcze no, wieść gminna niesie, że całą komisję Lex tuskową że to też Mateusz Morawiecki, że to była jego inicjatywa jeszcze inspirowana pomysłami Marcina Mastalerka. Uh -huh. Więc no, to też jest trochę takie jak w tym memie ze Spider-Manem, że po prostu nawzajem na siebie pokazują, no ale. No, i... i e, e jeszcze co do Szymony Hałowni, no to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście w tych wszystkich analizach pisowskich pojawia się, że faktycznie PiS przegrał przez Szymona Hołownię i przez trzecią drogę, która znalazła jakiś klucz, żeby trafić do dużej grupy wyborców. To mówił też Krzysztof Ardanowski, o którym opowiadałyśmy kilka odcinków mhm. temu, że to do trzeciej drogi przyszli tacy bardziej umiarkowani wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy się rozczarowali właśnie tym radykalizmem. W tym raporcie socjologów jest taka bardzo ciekawa uwaga, że tu cytuję za Dominiką Wielowiejską: Rośnie odsetek kategorii społecznej, takie jak nowa inteligencja i drobni przedsiębiorcy oraz specjaliści w różnych dziedzinach. Dziś to 12%, za 10 lat dojdzie do, 12, do 25%, natomiast rolników będzie coraz mniej, z 8% za kilka lat zostanie połowa. Młodzi rolnicy kształcą się i przechodzą do sektora przedsiębiorstw, i że pis póki co nie umie yy, do tej grupy dotrzeć, i że właśnie do niej dociera trzecia droga. Ale co dla mnie jest ciekawe, to że Prawo i sprawiedliwość bało się Szymona Hołowni. Przecież w 2020 roku oni byli dużo bardziej przestraszeni w wyborach prezydenckich mm. Szymonem Hołownią niż Rafałem Trzaskowskim. To mówił jakiś czas temu Jarosław Gowin w czasie przesłuchania na Sejmowej Komisji Śledczej, no ale to jest też coś, o czym wielu dziennikarzy pisało. Mm. I w wyborach w 2023 roku tak jakby o tym zapomnieli. Ja myślę, że to mogło być przez to, że raczej liczyli na to, że mainstreamowe media i koalicja obywatelska, no po prostu względują Szymona Hołownię jako po prostu ukrytą opcję pisowską. No przecież pamiętacie, jak na wiecu Donalda Tuska jakieś osoby pytały, czy to prawda, że Szymon Hołownia jest poukładany z pisem i czy to, mm. że to jest agent. <laughs> I ludzie naprawdę, no pamiętamy, różne były okładki, Jakieś takie, że to tonie, że chołownia tutaj coś ma wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim, to nie brało się znikąd. I mhm. o tym też zresztą jest nawet w raporcie Jacka Kurskiego też jest ten wątek poruszany, mhm. że mhm. gdzieś pis liczyło na to, że. Rękami Że, rę, rękami, że opozycja zostanie. po prostu siebie nawzajem, żeby mieć lepszy wynik wyborczy, że właśnie że zaduszą się nawzajem. Mhm. I ta kłótnia między suwerenną Polską i stronnictwem Mateusza Morawieckiego, ona się toczy i właściwie trwa aż do teraz ma swoje takie wybuchy i takie momenty wyciszenia, ale tak jak widzieliście na początku ta wypowiedź Michała Dworczyka, ona właśnie dotyczy suwerennej Polski. Michał Dworczyk powiedział, to nie od dłuższego myśli, czasu jest tak, że część polityków suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mnie lub bardziej otwarcie e, linie partii, czy działania Prawa i Sprawiedliwości, e, jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. I to naprawdę były bardzo, bardzo mocne słowa. Zresztą Michał Dworczyk też był spytany, no ale to w takim razie, czy Patryk Jaki powinien startować do tego europarlamentu? I też sugerował, że jeżeli się trochę uspokoi, no to dobrze, niech ma to miejsce, ale jeżeli tak mu jest tutaj źle, no to proszę bardzo, droga wolna. Wychodźcie sobie z tej koalicji, no powiecie, te tam, tam jest coraz mniej miejsca i w tych wyborach do Europarlamentu zmniejszy się o 10 chyba osób reprezentacja prawa i sprawiedliwości. A więc trzeba upchnąć tych, którzy stracili miejsca w rządzie. <laughs> tak, więc, 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 nich... więc jest o co walczyć, i te słowa. O pasożytach. Po pierwsze to wystąpienie, bo wtedy jeszcze w tym poranku i Piotr Miller też atakował Patryka Jakiego. Patryk Jaki się strasznie obruszył, poskrinował, to pokazał. No ja odmówiłem, bo już nie chciałem ją jątrzyć, nie chciałem tego tematu ciągnąć, a wy poszliście tam i jeszcze po prostu jeszcze wbijacie te szpile. Ale też Jacek Ozdoba zażartował sobie i powiedział, że myślałem, że ktoś mu się na skrzynkę, ale. Jednak to był wywiad telewizyjny. I że no, nie spodziewał się takich e, ostrych słów. A do tego gdzieś tam się wynurzył jeszcze z Brukseli odległy Joachim Brudziński. Powiedział, że co wy tu robicie? Tu trzeba z szacunkiem pokazać naszym wyborcom, że my jesteśmy poważni. I dlatego wyzwał ich jeszcze znowu tam od chłopczyków, pensjonarek i rozgrzanych beretów pozrywanych z głowy. Mm -hmm. e, jeszcze może tylko, bo nie wiem, czy wszyscy rozumieją na pewno, o co chodzi z tym pasożytnictwem. Dlaczego właściwie Michał Dworczyk o tych pasożytach powiedział? E, bo to jest historia, która ciągnie się od e, wielu lat. E, no, ileś lat temu Zbigniew Ziobro próbował zbudować coś własnego, wystąpił z prawa i sprawiedliwości, zbudował swoją partię. No a potem okazało się, że niespecjalnie mu poszło, wrócił. Partia Ziobry wystartowała z list Prawa i Sprawiedliwości. To było wielkie osiągnięcie Jarosława Kaczyńskiego, który zjednoczył prawicę pod jednym szyldem. No i jakoś tam nie najgorzej sobie poradzili w tej pierwszej kadencji zwycięskiej po 2015 roku, ale w drugiej, po 2019, poradzili sobie świetnie. Startując z list Prawa i Sprawiedliwości zdobyli dużo, dużo więcej miejsc niż spodziewał się Jarosław Kaczyński. Zrobili bardzo dobrą kampanię. No, z ich punktu Widzenia. No i stąd gdzieś tu ma źródła ta złość członków Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii Ziobry, no, że tutaj są tacy, którzy trochę na gapę się przejechali na naszych listach i, jest, i okazało się, że w sejmie było ich tak dużo, że mogli blokować najróżniejsze rzeczy i mogli rozgrywać Prawo i Sprawiedliwość. Ale w weekend otworzył się też drugi front tej batalii, no bo tutaj była ta cała dyskusja suwerenno-morawiecka, tak ją nazwijmy, ale tak jak wcześniej powiedziałyśmy, że zaczepiony przez suwpol prezydent dumnie milczał, no to odezwał się jednak wiceprezydent, ale strzelił w ogóle w inną stronę. O co chodzi? Zawsze się odezwie wiceprezydent. Ale czekaj, może musimy wyjaśnić żart. Tak, aha, że wiceprezydent nie tak. ma w Polsce funkcji wiceprezydenta. To, to jest nieprawda, to są tylko takie żarty. takie żarty. Tak, mamy szefa gabinetu, pana prezydenta, który jest Marcinem Mastalerkiem, który bardzo często się tutaj pojawia u nas ostatnio. Tak, więc dyskusja od mniej więcej tygodnia toczyła się w internecie i takim głównym zawiadującym tej, tej całej awantury był Mariusz Błaszczak, czyli były szef MON. Ważny polityk z tak zwanego zakonu PC, czyli takiego no, jądra po prostu starych druchów z porozumienia centrum Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło oczywiście o to, dlaczego, dlaczego polskie firmy zawnioskowały tylko o 11 milionów, a dostały tylko dwa. Pół miliona, czy tam 2 miliony z takich grantów od Komisji Europejskiej na, na produkcję amunicji i zrobiła się duża awantura, no bo Niemcy dostali 85 milionów, ktoś tam dostał 50, no po prostu z tego budżetu 500 milionowego, Polska tylko, tylko te 2 miliony, więc bardzo słabo. Wokół tego była już właśnie taka awantura, że, no słuchajcie, wina Tuska, tylko że, jak wiemy, te wnioski trzeba było składać tam do 13 grudnia Czy 15 grudnia, więc to było tak naprawdę jeszcze za czasów tego rządu dwutygodniowego, no ale nieważne. I sytuacja jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość przez, te, przez kilka dni organizuje sobie właśnie taką akcję pod tytułem Wina Tuska, Wina Tuska i nagle w sobotę w jednym z programów publicystycznych Marcin Mastelerek mówi Ale naprawdę, no nie opowiadajmy takich bzdur i banialuk, że Węgrzy dostali 20 milionów euro, jak się o 11 milionów euro wnioskowało. I że... Mm, nieudacznicy. Został, nieudacznicy. <laughs> został zapytany czy pan krytykuje Mariusza Błaszczaka? W sposób krytykuje Mariusza Błaszczaka? Ja w ten sposób mówię oczywiste fakty no proszę pana panie redaktorze ja nie będę o, tutaj opowiadał kogo ja krytykuję e, na co padła jakaś taka odpowiedź wymijająca ale tylko dosyć oczywista no Trzeba było po prostu tak zrobić. No, źle zrobiono. Wnioskowano o 11 milionów euro, a teraz się dziwimy, że Niemcy dostali 100. To trzeba było o 300 wnioskować ja milionów euro. A my wnioskujemy o coś skromniejszego. Na zrealizowanie naszych ambicji nie potrzebujemy aż 300 milionów. Potrzebujemy 1,5% waszego podatku. Więc pamiętajcie, wypełniając zeznanie podatkowe, że możecie przekazać 1,5% na fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, która jest wydawcą programu politycznego i portalu OKO.press. Dzięki. Więc po prostu ważna osoba z obozu Zjednoczonej Prawicy rozbija w proch całą tę misternie konstruowaną narrację. I Mariusz Błaszczak nie pozostał mu dłużny. Powiedział z kolei w poniedziałek rano, że: No, pan Marcin, ma stalerek, co, co on wie o zbrojeniówce? Ma nigdy nie zajmował się przemysłem zbrojeniowym, więc takie rzeczy opowiada. Niech się nie wypowiada, bo się nie zna. Mniej więcej tak to brzmiało. Tutaj jeszcze w międzyczasie. Padła taka informacja w ciągu niedzieli. To opublikował coś takiego Mariusz Gierszewski z Radia Z. wiewiórki donoszą, że Morawiecki myśli o założeniu nowej partii po eurowyborach. Partię ma wspierać Duda, wszystko mają dogadywać chłopik z Mastalerkiem i Bielanem. Ma to być rozsądna proeuropejska opozy opozycja, sojusz. M-M-A-D-A-B. E, oczywiście te osoby, które były tam wywołane, czyli Marcin Mastalerek, Mariusz Chłopik, nie, przepraszam, Chłopik tego nie komentował. E, Adam Bielan, e, skomentowali to e, śmiejąc się, tak, emotki. O, tak, wspaniała była odpowiedź Marcina Mastalerka. Pierwsza odpowiedź: dziesięć emotek roześmiany. Tak, śmiejąco, płacząca. E, znana, znana emotka, tak. lubiana. Mhm. E, I został o to zapytany Mariusz Błaszczak i powiedział. No to już tak, mogę sobie pozwolić na żart. Proszę bardzo. Jak chłopik z, ma, z Mastalerkiem mają to robić, to, to, to nie wróżę temu przyszłości. Nie, no oczywiście żartuję, natomiast... Yy, 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 yy. Nie docenia coś pan, yy, pana chłopika <grym> i pana Mastalerka. No, no, no właśnie. I Marcin Mastalerek natychmiast odpowiedział Błaszczakowi... Już nie motkami. Już nie motkami. już mocnymi słowami. Pani Błaszczak, patrząc na pana osiągnięcia w odbudowie przemysłu zbrojeniowego, to ja panu nie wróżę przyszłości. Zajmie się Pan wreszcie pracą, a nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom pis w wyborach samorządowych. O co oni tak naprawdę się kłócą? Można to właśnie, tak jak teraz wyjaśniałyśmy, opisać, przedstawiając te zarzuty, kto zawinił w kampanii, czyli no takie rozliczenia, nazwijmy je ogólnie. Ale tak naprawdę to jest tylko jedna warstwa tej całej kłótni. Druga warstwa to jest to właśnie, kto dostanie lepsze miejsca teraz w tych wyborach do Europarlamentu, czyli ludzie będą mieli lepsze wyniki, bo właśnie przekonają wyborców, że te przegrane wybory to była wina tych, a nie tamtych. No ale tutaj jest jeszcze zupełnie inna stawka, a tą stawką jest przywództwo w prawie i sprawiedliwości albo tym czymś, co powstanie na gruzach prawa i sprawiedliwości. Jeśli będą takie gruzy. Jeśli będą takie gruzy. Jakiś czas temu w politycznym plusie właśnie opowiadałyśmy o sukcesji w Prawie i sprawiedliwości. Jak pamiętacie, kilka tygodni temu profesor Andrzej Nowak, zwany też guru prawicy, napisał taki tekst o tym, że Jarosław Kaczyński zawiódł musi ze za sceny zejść, już wystarczy i wskazał jako jednego z takich pretendentów, takie prężne osoby z młodego pokolenia, z tego młodszego pokolenia, w zjednoczonej prawicy, które mogłyby przyjąć stery. To był właśnie Patryk Jaki, który tutaj jest po prostu całym takim, taką no nakręca całą S -s -spiralą tę spiralą tego wszystkiego tak? i jest po prostu w oku tego cyklonu, który się, który się przetacza mm -hmm. przez prawicę od paru dni. No, ale nie był to tylko Patryk Jaki, który został namaszczony przez górę prawicy. Drugą osobą był Przemysław Czarnek. Który też się odezwał w całej tej dyskusji? Przemysław Czarnek. Porozmawiamy o nim nie tylko dlatego, że wskazał go Andrzej Nowak, ale też dlatego, że wyprosiliście, żebyśmy porozmawiały o Przemysłowie Czarnku. Tęskniliście. Tak, tęskniliście. No rzeczywiście, to od, od czasu do czasu Przemysławem Czarnkiem trzeba się zająć, zwłaszcza skoro już nie jest ministrem edukacji, to... Udzielił wywiadu Gazecie.pl Jackowi Gądkowi, którego zresztą bardzo polecam, e, śledźcie, czytajcie Jacek Gądek, dziennikarz Gazety.pl, świetne źródła w Prawie i Sprawiedliwości i bardzo dobry e, rozmówca, który e, no, zadał e, Przemysłowi Czarnkowi kilka świetnych pytań i główna teza, główny, e, 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 najważniejszy news, e, zresztą tak ogłosił to Przemysław Czarnek. a teraz dam panu newsa. I powiedział tak. Jeśli ktokolwiek zechce wyrzucać z zjednoczonej prawicy suwerenną Polskę, to ja wyjdę razem z nimi. No widać, że tam jest chemia, bo tak jak wspominałyśmy, Patryk Jaki też opowiadał, że ten czarnyk się tutaj starał, żeby ta młodzież tego owsiaka sobie wybiła z głowy i te wszystkie ideologie. No ale Andrzej Duda. No właśnie. No więc Przemysław Czarny kilka razy to powtórzył, że jakby ktoś chciał się pozbyć ziobrystów, to on razem z nimi, ale zaraz dodał, że no, no przecież nikt nie będzie chciał, no chyba, że chcieliby sami sobie pójść, no to wtedy on e, nic tutaj nie poradzi. Ale e, tak naprawdę zaprezentował się to jako ktoś, kto... E, no, wchodzi w, tak naprawdę w buty Jarosława Kaczyńskiego sprzed tych kilku lat, czyli jest takim wielkim rozjemcą, wielkim zjednoczeniowcem, bo powtarzał ileś razy, że nie wolno rozwalać zjednoczonej prawicy, nie wolno niszczyć tego projektu jedność, jedność, jedność. E, odpowiedział też e, Michałowi Dworczykowi e, w sprawie pasożytnictwa i powiedział mu, spójrz Michale na tweeta Joachima Brudzińskiego, którego cytowałaś e, i Przemysław Czarnak powiedział jeszcze tak. Weź głowę pod zimną wodę i załóż beret, e, uspokój emocje. E, Przemysław Czarnek był też pytany o tę właśnie nową partię, Mateusza Morawieckiego rzekomo pod patronatem Andrzeja Dudy. No i powtórzył e, ileś razy znowu plotki, plotki, to są wszystko plotki. E, te plotki tak naprawdę jego zdaniem mają podkopać Mateusza Morawieckiego e, i wzbudzić wobec niego nieufność w obozie Zjednoczonej Prawicy. Tutaj akurat są też zupełnie inter interpretacje, bo e, są takie głosy, że ci, którzy mówią, e, że kiedy pojawiają się takie doniesienia, że mogłaby powstać nowa partia, to tak naprawdę jest sygnał do niezadowolonych z przywództwa Jarosława Kaczyńskiego ej, coś szykujemy, bądźcie w pogotowiu, może jeszcze nie teraz, ale kiedyś przyjdzie ten czas. No ale Przemysław Czarnek powtarza u nas jest wielki spokój, u nas wszystko jest w porządku, a jeśli ten spokój nie jest tak zupełnie spokojny, to tylko dlatego, że trwa kampania samorządowa i jak to mówi, są gorące głowy, e, ludziom coś e, od, odbija w tej chwili, bo tam m, konkurują w, w regionach. E, I Przemysław Czarnego został też zapytany przez Jacka Gądka, czy chce zastąpić e, Jarosława Kaczyńskiego. No i jest to naprawdę e, wspaniałe. Wspaniały fragment wypowiedzi byłego ministra edukacji. Zobaczymy to. W życiu moim szczytem ambicji jest to, żeby w partii być szefem struktur wanie I nim jestem od listopada. Pani z tego się bardzo cieszę. Wiesz, Więc we wszystkich tych wojnach o sukcesję tak naprawdę są dwie strategie. To, co robi suwerenna Polska, stronnictwo Morawieckiego, czy jednoosobowe, a może nie jednoosobowe stronnictwo Przemysłowa Czarnka. To jest takie chodzenie na palcach wokół Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy wiedzą o co chodzi, ale wszyscy mówią: "Nie, nie, nie, Jarosławie, rządź nam po prostu powsze czasy", ale tak naprawdę każdy chce go wziąć pod rękę, pozwolić mu zejść ze sceny, żeby wszystko odbyło się bardzo elegancko, bez żadnych takich nie wiem szarpania się. No a z drugiej strony to są ci politycy, którzy cały czas prowadzą parlamentarną politykę. A z drugiej strony mamy Andrzeja Dudę, mamy Marcina Mastalerka, którzy walą prosto z mostu. Marcin Mastalerek przecież kilka dni po wyborach mówił, że Jarosław Kaczyński musi odejść. Andrzej Dudek był pytany w wywiadzie w kanale Zero Jarosława Kaczyńskiego. To po prostu mówił o nim, że to jest dyktator, tak po, jak Tusk. Tak, no właśnie, to było największe do Tuska. Tak. Porównywał go kilkukrotnie do Tuska i mówił, że Jarosław Kaczyński i Tusk go nie lubią tak samo. No tam po prostu i też, i też wprost wtedy powiedział, że tak, że Andrzej Guda chciałby być liderem tego środowiska, który myśli tak samo jak i ja, no ale no jakie to jest środowisko? Tak wiadomo jakie. Więc to są dwie strategie, ale tak naprawdę chodzi tylko o to, Komu uda się przejąć? To miejsce. Mm -hmm. no, i ja bym trochę inaczej je określiła. Jedna to jest strategia na zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego kimś w rodzaju drugiego Jarosława Kaczyńskiego, no i tu chyba najbardziej takim widocznym pretendentem jest rzeczywiście Przemysław Czarnek. który no, poniekąd uznaje, że ta droga Kaczyńskiego była słuszna, że prawo i sprawiedliwość no, można coś tam modyfikować, ale generalnie, jest udanym projektem, zresztą tu są za tym poważne argumenty. Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma bardzo duże poparcie, jest partią mocno osadzoną w Polsce, ma struktury. No to jest to wszystko, co Jarosław Kaczyński przez lata budował, więc. Trzeba poczekać, teraz niby mamy chudsze lata, wiadomo, że przegramy kolejne wybory, wiadomo, że przegramy wybory samorządowe, wiadomo, że przegramy wybory europejskie, ale nieraz przegrywaliśmy. W 2007 roku prawo i sprawiedliwość już przegrało, trzeba było poczekać, trzeba było się zbudować i potem co wróciliśmy do władzy. Być może wrócimy bez Jarosława Kaczyńskiego, bo on będzie starszy, ale generalnie trzeba utrzymać to, co jest. I wydaje mi się, że to jest jeden tor myślenia, a drugi to jest zauważenie, że zmienia się rzeczywistość i że ta gra nie toczy się tylko w obrębie obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale ona się toczy w ogóle na polskiej scenie politycznej. I że po pierwsze zmieniło się społeczeństwo, o czym już wiele razy mówiłyśmy, że jest dużo bardziej liberalne. To jest to, co zauważają nawet ci pisowscy socjologowie, że zmienia się struktura, że no zresztą Prawo i Sprawiedliwość samo stworzyło jakąś warstwę czy wyższej klasy ludowej, czy, czy klasy średniej, no, pewnych osób, które aspirowały i, i, i potem jakoś przestały się odnajdywać w tym przekazie Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jedna rzecz, to są osoby, które częściowo poszły do trzeciej drogi, a druga e, taka strukturalna rzecz to jest depolaryzacja. E, jednak polską scenę polityczną przez wiele lat rządziły Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, a teraz w kolejnych wyborach i w kolejnych sondażach coraz bardziej widzimy, że poparcie sumaryczne dla tych partii zaczyna spadać, a zaczyna rosnąć poparcie dla e, tych różnych trzecich dróg. Nie tylko mm. konkretnie dla trzeciej drogi tworzonej przez Kosieniaka, Kamysza i Hołownię, ale też dla Lewicy, dla Konfederacji, i e, być może takie osoby, bo ja bym ustawiła Morowieckiego chyba gdzie indziej, bliżej właśnie Andrzeja Dudy. E, i, i że być może właśnie Duda, Mastalerek, Morawiecki, Dworczyk, że być może oni to widzą, mhm. że coś tu się będzie zmieniać i warto wskoczyć po, po ten inny kawałek tej, tej politycznej rzeczywistości, mhm. która pozostanie poza tymi dwoma partiami. Być może wejść w sojusz w przyszłości no to, z trzecią drogą. Tutaj jest w ogóle ta cała myśl drogi. o tym, że żeby odzyskać jednak zdolność koalicyjną, której zabrakło. tak? Bo gdyby PiS miał zdolność koalicyjną, gdyby nie to, że Cała logika tej partii była taka właśnie ofensywna i taka polaryzacyjna. To oni mogliby rządzić, tak? Gdyby się ziściły wtedy te wszystkie historie o tym, mm -hmm. że Szymon Hołownia pójdzie z pisem, no ale poszli w tak radykalną stronę, że tutaj nie było czego zbierać. W wątku o wojnie w obozie Prawa i Sprawiedliwości kilka razy pojawiał się Szymon Hołownia jako ten, który odebrał władzę pisowi i Szymon Hołownia pojawi się znowu w nieoczekiwanym dość kontekście, bo w kontekście protestów rolników. Protesty rolników. Trwają od kilka tygodni, takie intensywne, bo właściwie trwają przez cały czas i w Polsce, i w Europie. Ale w środę była kulminacja. Rolnicy protestowali w ponad 500 miejscach w całej Polsce. Zablokowali autostradę A4, zablokowali centrum Warszawy, Katowic. Protestowali w Krakowie, w Wrocławiu i w wielu, wielu e, innych miastach. No i pod domem, jak to pojawiło się w nagłówkach. Pod domem Szymona Hołowni wylali obornik. I tam pojawiły się też oczywiście takie hasła. Jak wyjaśnił to Szymon Hołownia to nie jest dom jego. Tam mieszkają jego rodzice, tam odpoczywają, tak? To jest taka posiadłość na Podlasiu, ale tam pojawiły się też transparenty zdrajca polskiej wsi za to, że gazował, pałował rolników pod sejmem. No, nie jest to najbardziej oczywisty adresat takich haseł. No bo zdrajca polskiej wsi, co takiego zrobił Szymon Hołownia w sprawie protestów? rolników, oprócz tego, że tak jak już w tym odcinku o protestach rolników opowiadałyśmy, no tutaj nie wiadomo właściwie przeciwko komu oni powinni się zwracać, no bo to jest nowy rząd, bo Zielony Ład, te wszystkie przepisy, które najbardziej się nie podobają rolnikom, no to za to, za, tutaj za negocjacje odpowiedzialny był jeszcze i komisarz z Prawa i Sprawiedliwości i poprzedni rząd, więc ten Szymon Hołownia pojawił się tutaj w dosyć niespodziewany sposób. Mhm. E, Szymon Hołownia zresztą odpowiadając na to bardzo podkreślił to, że tu chodzi o jego rodziców, tak, mm -hmm. w jakiś taki osobisty sposób do tego się odnosił, a nie specjalnie w taki polityczny, bo no. Być może sam był zaskoczony tym, że to on nagle stał się takim głównym e, obiektem tej złości rolników. E, do tej pory to właśnie była Unia Europejska. To był też Donald Tusk, e, to był po prostu rząd, e, a, a, a nie Szymon Hołownia. No, być może dlatego, że rzeczywiście te poprzednie protesty odbywały się pod Sejmem e, i wtedy Szymon Hołownia mówił tak. Ja nie wierzę, że zrobili to. Rolnicy, którzy rzeczywiście przyjechali tu protestować, ale ewidentnie do grupy protestujących rolników dołączyły się grupy prowokatorów, zamaskowanych osób. No dobrze, protesty pod Sejmem, ale <laughs> za policję <laughs> odpowiedzialny jest Marcin Kierwiński, a nie Szymon Hołownia, mhm. więc mhm. nadal tego nie rozumiem. To ja bym tutaj zwróciła na uwagę na szerszy kontekst wyborczy, samorządowy, mhm. bo y Szymon Hołownia i Polska 2050 przeszli bardzo ciekawą drogę, jeśli chodzi o te kwestie zielone, kwestie ekologiczne, kwestie też związane z rolnictwem. bo, może pamiętacie, pewnie pamiętacie, kiedy Szymon Hołownia zaczynał kampanię wyborczą, też poprzednią, prezydencką swoją, to przedstawiał się jako taki najbardziej ekologiczny, najbardziej zielony kandydat, i właściwie jedyny, który rozumie to, że nadchodzi katastrofa klimatyczna, że, działy, że zmiany klimatu są pewną realnością. E, Dlatego i... też nazwał partię Polska 2050, Dokładnie. bo chodzi o te wyzwania przyszłości. Trzeba coś już teraz zmienić, skończyć z tymi jałowymi sporami, wykłócaniem się. E, tutaj jest potrzebny dialog i pracowanie na rzecz tych kolejnych pokoleń, żeby się nie spaliły. Tak. I on często mówił, że robi to dla swoich córek. Z jednej strony, żeby żyły w demokratycznym kraju, ale z drugiej strony właśnie, żeby nie żyły na spalonej ziemi. Przed wyborami parlamentarnymi w ten instytut, który działa przy Polsce 2050 strategię 2050 wypuścił taki program Polska na zielonym szlaku, który był właściwie który właściwie przepisywał założenia Zielonego Ładu, i tam była mowa o zmniejszeniu używania pestycydów o 50% do 2030 roku o oszczędzaniu gleby, o bioróżnorodności i tak dalej. No i to są te wszystkie rzeczy, przeciwko którym w tej chwili rolnicy protestują. No a potem Szymon Hołownia i jego Polska 2050 weszli w sojusz z PSL-em, który przyniósł im dobry wynik w wyborach parlamentarnych i który ma im przynieść jeszcze lepszy wynik w wyborach samorządowych. Bo tutaj trzecia droga, czyli Sojusz Polski 2050 i PSL-u nastawia się nawet na 20%, A w niektórych regionach mowa jest o tym, że mogą dostać więcej niż 20%. No i tutaj retoryka bardzo, bardzo się zmieniła. Bo jeszcze kilka tygodni temu Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli szef PSL-u, mówił w Radiu TOK FM, jeśli nie przeżyjemy najbliższych dwóch lat, to po co nam marzenia o 2040 roku, 2040-2050 roku? E, po co nam marzenia o celach klimatycznych? E, I to było takie bardzo ostre podkreślenie, że trzeba e, środki, e, energię, uwagę i no, przesunąć na obronność, i że Unia Europejska powinna się skupić na obronności, a nie na celach e, klimatycznych. E, Kosiniak-Kamysz mówił też, że cele Zielonego Ładu są w wielu kwestiach nie do przyjęcia. E, ja rozmawiałam podczas konwencji e, Trzeciej Drogi w Kielcach e, i z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i z Szymonem Hołownią e, i zapytałam Szymona Hołownię, co myśli o tym, co mówi Władysław Kosiniak Kamysz. E, I mówiłam, pani Marszałku, no przecież Pana partia głosiła coś zupełnie innego. Na co Szymon Hołownia e, odpowiedział w swoim nowym stylu, że on chce, żeby jego córki nie żyły w reżimie Putina. I że rzeczywiście jest tak, że najpierw trzeba przeżyć, że najpierw trzeba zapewnić bezpieczeństwo i spokój, a potem myśleć o celach klimatycznych. No i myślę, że tutaj i hołownia. Dodajmy, i... że, że wojna pełnoskalowa w Ukrainie wybuchła jednak już dwa lata temu, a nie trzy miesiące temu. Tak, tak, to prawda. No ale tu widać taką próbę zbliżenia się hołowni Polski 2050 do PSL-u. No, przy świadomości, że PSL ma poparcie głównie na wsi, w powiatach i że część tych protestujących teraz rolników, no to jest prawdopodobnie też elektorat PSL-u. Więc Hołownia wykonywał mm. bardzo dużo ruchów, żeby no, nie mm -hmm. zaleźć za skórę rolnikom. Tu jest też taki ruch z Twittera akurat. To też mm -hmm. obiegło media. Kiedy Szymon Hołownia dosłownie 2 trzy dni temu napisał, że to się w nie mieści, że PIS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050. Zielony ład, tak, ale dla ludzi metodą zachęt, nie nakazów i zakazów musi to narusi. Też to jest odczytywane jako takie wycofanie się trochę z tego. Już nie mówimy o tym, że trzeba tutaj e, zachęcać, edukować, mówić jak to jest ważne. E, no bo wiadomo, że pewne zmiany wprowadza się no, jednak metodą nakazów i zakazów. No nie da się tego zrobić tylko zachętami, jakimiś dopłatami. Mm -hmm. Tak, zresztą Szymon Hołownie też mi wtedy powiedział, że no trzeba te osoby, których to dotyczy, czyli rolników wciągnąć w tą politykę, trzeba z nimi rozmawiać, później też w Sejmie mówił, zapraszał rolników do okrągłego Stołu, z którymi tygodniami, miesiącami, a może nawet i latami będzie debatował o tym, jak rozwiązać no, jakieś konfliktowe kwestie związane z Zielonym Ładem. No, jak widać, to rolników niespecjalnie przekonało, przynajmniej tę część, która protestuje. No i tu to, to, co jest istotne w tej chwili, przynajmniej z punktu widzenia Trzeciej Drogi, to, że mimo tego, co mówią politycy Trzeciej Drogi, że e, ten kryzys związany z aborcją, o którym e, rozmawiałyście... Nie raz, nie dwa, nie no, rozmawiałyśmy. rozmawiałyśmy <laughs> rozmawiałyście też, bo konkretnie też w rozmowie z Marią Pankowską Kilka tygodni temu, że jednak ta aborcja trochę uderzyła trzecią drogę. I jest taka analiza Daniela Persa dla Onetu, kiedy on pokazuje, że trzecia droga zaczęła tracić w konkretnych powiatach i, i że jednak te ambicje, żeby mieć powyżej 20% i pokazać się, i, i, i może nawet przebić prawo i sprawiedliwość w niektórych miejscach, że to mogą być jednak przerośnięte ambicje, że zaczyna zyskiwać Konfederacja. Natomiast to był taki pierwszy cios dla trzeciej drogi, yy, który dostała od... Y być może od kobiet, mhm. a teraz dostaje drugi cios od rolników. Ale te problemy z tą chwiejącą się zieloną tożsamością Polski 2050 wynikają nie tylko z tego, że partia Szymona Hołowni jest w trzeciej drodze razem z PSL-em, bo oto zbliża się głosowanie w Radzie UE nad dyrektywą o odbudowie zasobów przyrodniczych. Wcześniej w lutym to głosowanie było w Parlamencie Europejskim i tam została poparta ta dyrektywa przez partię, przez posł, posłów, europosłów i europosłanki. I Szymona Hołowni. A teraz e, Paulina henning kloska starła się podczas posiedzenia rządu z Donaldem Tuskiem, który wydał ostateczną decyzję, że Polska nie poprze tej dyrektywy e, w Radzie. E, to jest duży problem. E, jak zresztą powiedziała e, dziennikarce Okopres Róża Tun, myśmy szli do wyborów z postulatami ekologicznymi. To jest duży problem, wielka szkoda. Inne z polityków Polski 2050, takie są koszty bycia w koalicji, no ale to jest kolejna ta cegiełka do takiego rozkładu, tak jak teraz, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość rozlicza Koalicję Obywatelską z stu konkretów, tak wyborcy i wyborczynie Polski 2050 mogą być naprawdę zdziwieni, co się stało z tą zieloną tożsamością tej partii. To już prawie wszystko na dziś, prawie, bo jak zawsze mamy dla Was politycznego plusa, a tym razem w Politycznym Plusie mamy coś... Yy bardzo, bardzo specjalnego. Pewnie pamiętacie taką dyskusję, która przeszła ostatnio w mediach. Szymon Hołownia powiedział, że e, słuchajcie, jak zrobimy referendum, to później Andrzej Duda nie będzie mógł zawetować takiej ustawy. E, ja sama pisałam też tekst o tym, że no ale jak to, przecież może wetować ustawy. E, Szymon Hołownia mówił, że mają takie analizy, które tłumaczą, że nie, nie będzie mógł tego zrobić. I w Politycznym Plusie w grupie Twoja Okolica dla osób, które nas wspierają, będziemy omawiać tę analizę, do której dotarła Agata. Jeśli chcecie dołączyć do grupy Twoja Okolica, to w opisie do tego odcinka jest link. Klik, kliknijcie i zróbcie to, co jest w tym linku. A my widzimy się, słyszymy za tydzień, w czwartek o 18. Do zobaczenia. Materiały takie jak ten nie powstałyby bez Twojego wsparcia. Cenisz Okopres? Przekaż nam 1,5% swojego podatku.